Już w najbliższy piątek Suwałczani powitają lato, otwierając zarazem sezon wakacyjny. Na placu Marii Konopnickiej o godzinie 19 rozpocznie się prawdziwe szaleństwo zorganizowane przez Suwalski Ośrodek Kultury. Na koncert zaprasza dyrektor SOK Alicja Andrulewicz. Rozpoczynamy lato. Tak nazywa się nasz koncert, powitanie lata, tak naprawdę to również powitanie wakacji. Chociaż wszyscy widzimy za oknem, to lato przyszło do nas już 2 miesiące temu. Mamy cudną pogodę, cudny klimat, prawie że śródziemnomorski. Zapraszam serdecznie na koncert muzyczny w wykonaniu zespołu Powerplay oraz Infactor. Na pewno nie zabraknie muzyki disco polowej, bo to są tacy wykonawcy, i dance'owej. Myślę, że każdy chwilę odpocznie, pobawi się, potańczy. Bardzo by nam zależało, żebyście Państwo przyszli w ten piątek, wyjątkowy piątek, żebyśmy wspólnie przy tej właśnie rytmicznej, tanecznej muzyce powitali lato. Nad powitaniem lata patronat sprawuje Telewizja Suwałki. Koncert to jednak nie jedyne wydarzenie w przededniu kanikuły. Tym, którzy wolą nieco spokojniejsze spędzenie czasu, SOK oraz Kazimierz Gomułka proponują wernisaż wyjątkowej wystawy. Szczególnie cennej, bowiem autorami prac nie są zawodowi artyści plastycy. 8. przegląd twórczości dziecięcej. Ten przegląd przygotował artysta plastyk Kazimierz Gomułka. Nazwał go pięknie bajkowe grzebuły i będzie prezentował pracę dzieci, które przez cały rok przychodziły do niego na zajęcia. A więc zapraszam, 22 czerwca, godzina 19, ulica Papieża Jana Pawła II, Suwalski Ośrodek Kultury. Tegoroczne lato w Suwałkach będzie obfitowało w mnóstwo imprez i propozycji, które zadowolą i małych, i dużych mieszkańców. A o szczegółach będziemy informować na bieżąco na naszej antenie. W tym roku naprawdę będzie się działo.